Dzień dobry, dzień dobry kochanej pani burmistrz i wszystkim gościom. Liebe große und liebe kleine Feuerwehrleute. Kochani wszyscy dorośli i mali przyjaciele. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger von Bystrzyca-Kłodzka. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diese wirklich sehr nette Geste. Najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ten naprawdę piękny gest tutaj, die wir eigentlich gar nicht verdient haben, którego właściwie no nie zasłużyliśmy. Und ich möchte an der Stelle allen, die heute eine Urkunde erhalten haben, als Ehrenbürger dieser Stadt ernannt wurden, meinen herzlichen Glückwunsch. I chciałbym również w tym miejscu wszystkim osobom, które otrzymały dzisiejszego dnia tytuł honorowego obywatela miasta Bystrzycy, również serdecznie pogratulować. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen ganz kurz die herzlichen Grüße aus dem Amberger Rathaus, aus Ihrer Partnerstadt, verbunden mit einem herzlichen Gruß unseres Oberbürgermeisters Michael Czerny überbringe. Pozwólcie, że przekażę pozdrowienia od całego miasta Amberg, waszego miasta partnerskiego, a szczególnie od jego burmistrza Michaela Czerny. Nach zwei Jahren der Pandemie ist es schön, dass wir heute wieder an diesem herrlichen Festplatz stehen können und momentan zwar leider unter nicht so schönen allgemeinen Bedingungen. No, po dwóch latach, których przerwa była, cieszmy się tym, że jesteśmy tutaj wszyscy razem na tym pięknym placu. No i po tych warunkach, które nie były takie piękne i no, nadal trwają pewne rzeczy niedobre dla wielu ludzi. No ale cieszmy się, że jesteśmy tu wszyscy razem. Der schreckliche Krieg in der Ukraine belastet uns alle. Ta straszna wojna na Ukrainie obciąża wszystkich. Ob in Deutschland, ob hier in Polen. Und ich darf eines vielleicht gleich noch anfügen. Wir ziehen den Hut vor Ihnen und haben den größten Respekt, wie Polen sich engagiert und mit welcher großen Hilfsbereitschaft und mit welcher Professionalität hier ukrainische Kriegsflüchtlinge, immerhin 3,3 Millionen, betreut werden. Wszystko jedno, czy dzieje się to w Polsce, czy w Niemczech. Łączymy się wszyscy w wielkim współczuciu, a na miejsce, jeśli chodzi o nas, Niemców, to bardzo, bardzo podziwiamy Polaków i ich wielką no, taką ochotę i wielkie zaangażowanie w sprawie niesienia pomocy dla Ukrainy i dla wszystkich uchodźców wojennych. Und in dieser besonderen Krise wollen wir Seite an Seite zusammenstehen. W tym całym kryzysie chcielibyśmy no, ramię przy ramieniu stać razem. Und wir haben ja schon durch verschiedene Initiativen in unserer Stadt hier auch versucht, wo es irgendwie geht, zu helfen. Na różny sposób spróbowaliśmy podjąć różne działania, inicjatywy, tak aby i miastu Ukrainie, i miastu Bystrzyca, ale i również na samą Ukrainę jak najlepiej pomóc. Również dzisiaj nie chcieliśmy przyjść z gołymi, jak, że tak powiem, rękami. Wir haben eine besondere Initiative in unserer Stadt, die heißt Zusammenhalten, Zusammenhalten, Zusammenstehen. Powołana została taka inicjatywa, fundacja, Zusammenhalten się to nazywa, czyli trzymajmy się razem. Wir haben eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die heute etwas beigesteuert hat. I ta grupa inicjatywna zadziałała naprawdę bardzo solidnie. Und von unserem Oberbürgermeister ist auch etwas dabei. Również Urząd Miasta z Burmistrzem przyczynił się do pewnych tutaj posunięć. Zobaczycie zaraz co. Ich habe das im vergangenen Monat April hier in einer Stadtratssitzung angekündigt und so dürfen wir heute eine erste Summe von 5000 Euro hier an die Bürgermeisterin überreichen. W końcu kwietnia zaznaczyłem to na Radzie w naszym urzędzie i już cieszę się z tego, że możemy przekazać czek o wysokości 5000 euro na cele pomocy. Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Hilfe, für Ihre Hilfsbereitschaft. Dziękujemy bardzo Państwu wszystkim za Państwa pomoc i za Państwa chęć niesienia pomocy. Und wir wünschen Bystrzyca-Kłodzka, seinen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch ganz Polen,
weiterhin alles, alles erdenklich Gute. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Życzymy również jeszcze raz z całego serca wszystkim mieszkańcom Bystrzycy Kłodzkiej, ale również całej Polski wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pan Zbigniew Szczygieł, proszę. Panie Przewodniczący Rady, Pani Burmistrz, drodzy goście, mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej. Z uwagi na wcześniej zaplanowany kalendarz, wyjątkowo nie może Pani Monika Bielichowska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, być tutaj razem z nami. Postaram się wspólnie z panem starostą Piotrem Marchewką i radnym Tadeuszem Zielińskim sprostać temu zadaniu. Dni Bystrzycy Kłodzkiej są czasem, by podziękować wszystkim zaangażowanym mieszkańcom i samorządowcom za rozwój gminy. Nowym honorowym obywatelom, ambasadorom Bystrzycy Kłodzkiej serdecznie gratulować wyróżnienia. Strażakom, druhnom i druhom podziękować za codzienną realizację niełatwych zadań, za poświęcenie w ochronie życia i zdrowia imienia ludzkiego. Z dumą przyjmijcie nie tylko w maju gratulacje i podziękowania za waszą pracę. 4 maja to również Dzień Kominiarzy. Witam. I Dzień Piekarzy. Jeżeli są, to też również witamy. Do was również niechaj płyną dzisiaj życzenia. Co niniejszym czyniem, wszystkim państwu życzę wszelkiej pomyślności i realizacji celów. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia pani Monika Wielichowska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Ja, szanowni państwo, dołączam się z życzeniami od starosty, zarządu powiatu kłodzkiego oraz radnych powiatu kłodzkiego z obecnym tutaj Tadeuszem Zielińskim. Szanowni państwo, z okazji Dni Bystrzycy Kłodzkiej życzymy miastu i gminie rozwoju oraz upiększania tego pięknego naszego zakątku ziemi kłodzkiej, żeby żyło nam się tu tutaj jak najlepiej. Jest piękna, fantastyczna pogoda, możemy znowu się spotkać. Życzę państwu miłego świętowania. Czcigodny księże biskupie, szanowni państwo, ja chciałbym podziękować za to wyróżnienie. To dla mnie honor i zaszczyt. Traktuję to jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz Bystrzycy i naszego regionu. A strażakom, kominiarzom, piekarzom i wszystkim państwu chciałbym złożyć najlepsze życzenia. Wszystkiego dobrego. Chciał nas boleć też nogi, a szczególnie wam, kochani strażacy, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Naszych gości zapraszam do dalszej części. Jeszcze chciał Marcin Wiodowski, tak? Dwa zdania, to proszę Marcinie, przepraszam. Witam serdecznie, ja tutaj już nie będę przedłużał. Słuchajcie, chciałem wam wszystkim serdecznie podziękować, wszystkim motocyklistom, którzy tutaj przyjechali dzisiaj do Bystrzycy Kłodzkiej. Strasznie jestem wzruszony, bo pierwszy raz kwiaty dostałem. Nie przywiozłem wam niestety euro, nie pobłogosławię was, ani nie dam im wam obietnic politycznych, ale przywiozłem pyszne piwo i mam nadzieję, że dzisiaj się będziemy świetnie bawić w Bystrzycy Kłodzkiej. Miłej zabawy! Na kolejną część. Drodzy państwo. Piękne panie. Jeszcze poczekamy. Dziękuję, że pozwoliliście się uwiecznić na tej pięknej uroczystości. Do zobaczenia na kolejnej. Dobrze, do zobaczenia. Na rzecz małej ojczyzny. Drodzy państwo, za chwilkę pierwszy występ muzyczny. Koncert wypotwał Amy Winehouse, Natalia Podwin z zespołem. To już za kilka chwil. Oczywiście scena wymaga tego, żeby na niej krótko popracowała technika, żeby wszystkie występy muzyczne brzmiały do muzyki, do tego, co bardzo wszyscy lubimy i kochamy. Ale też powrót do Bystrzycy Kłodzkiej, powrót do was. Mam tutaj już przyjaciół, znajomych.
Bardzo fajnie się tutaj z Polski u Państwa czuję, za to bardzo, 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 bardzo dziękuję. Marcin Piotrowski, mój przed chwilą na scenie. Oferuję dla Państwa piwo oczywiście bezalkoholowe. Deszczyca, Kocka, firma Remis 1, pokazała rozdział. Patrona zmiany, portal turystyczny, samochód Polska, portal 24.5, miesięcznik Panorama Dziennik Polski, miesięcznik Gazeta Profesjonalna, Dziennik Polski, Drama, portal DKL 24.5. W przyszłości, teraz muszę do przyszłości. No i finansowane środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach... Miasto Bystrzyca Kłodzka leży u podnóża pięknych gór bystrzyckich.